Ahoj, Sandy! Witam serdecznie, panie Krab! Jednego hultaja mniej! Nie wierzę, że noszę bieliznę SpongeBoba! Dobry połysk to podstawa!
A, tutaj jesteś, chłopcze! Ktoś złamał morską igłę. To straszne. Morska igła to kolebka szydełkowego zaułka. Tak, to prawda, ale teraz najważniejsze jest to, że mamy za oknami tyki i błyszczące przedmioty. Panie Krab, jak może pan teraz myśleć o pieniądzach? Normalnie. Oczyszczam umysł. Pieniądze. Posłuchaj, chłopcze. Dobrze wiesz, że w zamian za błyszczące przedmioty dam ci złote łopatki. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeśli uda ci się zniszczyć wszystkie tyki w pobliżu morskiej igły, dam ci dodatkową złotą łopatkę. Czemu miałbym chcieć niszczyć tiki, panie Krab? Bo śmiały się z ciebie za plecami i wymyślały ci przezwiska. Jakie przezwiska? No wiesz, SpongeBob, tylko porty. To niezbyt zabawne. No, tak. Powiedziały też, że masz brzydką mamę. Brzydką? No dobrze, panie Krab. Zasłużyły na zniszczenie. Umowa stoi. Błyszczy! Czuję się jak świeżo wyciśnięty!
Zniszcz wszystkie tiki, a w zamian za... Czas na ostateczny szał! Nie mam lęku wysokości! Nie mam lęku wysokości! Nie mam lęku wysokości! Jestem gotów, jestem gotów, jestem gotów! Nie mam lęku wysokości! Nie mam lęku wysokości! Nie mam lęku wysokości! Wydaje mi się, że nie potrzebuję pomocy. Sos tatarski! O zgrozo! Thank you.
Dobra robota, chłopcze. Oto złota łopatka, którą obiecałem.